Witam. Poniedziałek świąteczny, lany poniedziałek. Dzisiaj świetna pogoda, jak i wczoraj. Więc troszkę powajerzujemy na kładziku. Odes 650 Max Pro. Fajna maszynka, używana przeze mnie od jesieni, od pół roku właściwie. Kupiona jako nowa. Fajny sprzęcik. Napędy posiada załączany przedni. Oraz blokada jeszcze jest po wciśnięciu tego guziczka. Teraz mamy blokadę. Gdy wciśniemy, jest wyłączona. Dobra. Wyłączymy i pędzimy. Jedną ręką filmuję, a drugą prowadzę. Troszkę będzie niewygodnie, ale pędzimy. Fajnie się już zazieleniło. Dobra, pędzimy dalej.
wiem, czy widzicie, sarenki były. Cztery sarenki. Pobiegły dalej. Teraz pojedziemy na drugie moje pole. Tu jest 6 hektarów, też przężyta. Ale skopane, sarny, skopały bardzo. Wiosna się ruszyła, wszystko się zieleni. To mój las. Młody, sadzony jakieś 20 lat temu, dębowy. Dębina wolniej rośnie. A tu sosnowy. Sosnowy jest większy. Dobra, staniemy tutaj. Postój. Pójdziemy, zobaczymy do lasu. Czy nie ma jakichś suszków? Ale skopane. Sarny skopały. Dobra, tu widzę już suszek, jeden jest do usunięcia. Ząb czasu już go, korniki już go biorą. Trzeci. Dobra. Na początku jak wyjdziemy do lasu głębiej. O, kolejny suchy. Ale wysycha, kurczę. Ale wysychają lasy. Kolejny suchy. Też do usunięcia. No i kolejny suchy. Kurczę, co to się dzieje z tymi lasami? Tak wysychają. O, i tu kolejny. Też już. Też już go bierze. Jeszcze ma troszeczkę kory, ale już widać, że go bierze. Dobra, trzeba podjechać ciągnikiem. O, tu cienki. I to powycinać. Dobra, pojedziemy teraz na drugie pole. Jeszcze też zasiane przężyta.
taki gładzik, fajna sprawa. Na objazd po lesie, po polach. Dobra, odpalamy. Drogi, tylko jedziemy, gdzie nam pasuje. Tego nie widać, ale jak się wiecie, w środek pola naprawdę. Amortyzatory ustawione na najmniejszą wagę, więc fajnie tutaj w jedną osobę się poddają przy wybojach. No i teraz jedziemy w prawo czy w lewo. Dobra, jedziemy w lewo.
coś z zewnątrz. Nie tylko z ręki, ale z zewnątrz z tej drogi. W koło i nawracam. Cześć wam, pozdrawiam.